Dzień dobry, chociaż wcale nie dobry, dlatego że znów ktoś umarł z moich bardzo bliskich, znajomych, przyjaciół nawet. Chciałbym się naprawdę powiedzieć, na Boga, no przestańcie wreszcie umierać, no. Ale jednak tak, umarła. Barbara Wachowicz, pisarka, dziennikarka, scenarzystka, bardzo znana osoba, miała lat 80, więc jeszcze niedużo. Przyjaźniliśmy się, mój Boże, chyba ze 65 lat. To były początki nie tylko naszej młodości, ale i takiej młodości twórczej. Ona była w redakcji Ekranu, tygodnika Ekran, takiego założonego przez zresztą Aktyw Z. Tempowski, chociaż zupełnie nie była jakąś polityczną w tym kierunku, zupełnie była z takiej ziemiańskiej rodziny i bardzo takiej konserwatywnej. Zresztą była gorącą katoliczką. No i właśnie. Nazywała mnie gadem albo gadzikiem. O tak. Dlaczego? Dlatego, że ja chyba tak jak i dzisiaj miałem taki no, rzeczowy, trzeźwy ogląd absolutnie wszystkiego. Także Basia, liliowego, romantycznego Basia, który wielbił Henryka Sienkiewicza, Szeregi i innych wieszczów naszych, ale zawsze w takim gęstym sosie patriotycznym, którego no niestety, ale ja nie znoszę. Ale wybaczaliśmy sobie wszystko, Baś wiedział, wiedziała, ale wszyscy mówiliśmy o niej, Baś wiedział, Baś poszedł. Baś poszedł. No i jakoś tak, ona nigdy z tego powodu nie robiła absolutnie żadnych jakichś takich uwag. Wiedzieliśmy o sobie. Ty, Baś, jesteś taka, ja jestem kompletnie inny. Ja jestem gadem, ty jesteś liliowa, romantyczna i taka z zasłużonymi pierwiosnkami, bławatkami w pamiętniczku. Tyle różnych wspomnień w Polsce i za granicą. I razem jeździliśmy do Londynu, do Anglii, po całej Anglii. Robiliśmy film razem o Konradzie. Byliśmy u słynnego filozofa Bertranda Russella, u innych gwiazd, u Cliffa Richarda, takim wtedy no, gwiazdą nad gwiazdami. Pamiętam, byliśmy u niego na jakimś koncercie pod londyńskim i był w garderobie. Nie zapomnę, był w takim brudnym, przepoconym podkoszulku. To nawet mi się spodobało, dlatego że taka zbytnia dbałość, sam nie jestem przesadnie jakiś taki schludny. Swoboda, luz. No to były lata 60. Jeszcze nie było tego słowa luz. I nie było luzu. O, Baś mnie wybaczał to wszystko, to znaczy nie wiedliśmy dyskusji ani o Bogu, ani o ojczyźnie, czy o honorze, chyba też nie. Baś mi zresztą wybaczył, będę się skracał, Baś mi zresztą wybaczył to, że potem byłem przestępcą, wybaczył mi kompletnie, nawet z nią, tylko jeszcze z Magdą Wójcik, też nieżyjącą. Magda Wójcik grała taki piękny film Matka Królów Zaorskiego. Tak wzdycham, bo to jest dziwne, kiedy już połowa moich wspomnień z tym, kto odchodzi, no, ucina się, zostaje tylko ta moja połowa. Jest mi smutno. Lubiłem Basia. Dlaczego mówię lubiłem? Nie dlatego, że umarła. Dlatego, że ona przestała mnie lubić. Och, totalnie. Kiedy był taki ten trochę sporo tego pisania o mnie, kiedy zacząłem grać w Dogville w Teatrze Syrena,
To akurat był wywiad, nie, to nie był wywiad, to było o mnie, artykuł w Newsweeku. I tam pytano różne osoby, które mnie znały o mnie. No jedna moja koleżanka powiedziała, też koleżanka, którą równie długo znałem jak Basię. Nawet chyba o 2 lata dłużej, bo już na pierwszym roku szkoły aktorskiej, Zosia Czerwińska, no znana taka aktorka z epizodów takich w masie filmów. No, Zosia wyraziła się do tego dziennikarza, który tam pisał ten artykuł o mnie w Newsweeku, że od tego momentu, kiedy Jurek zagra w Teatrze Syrena, moja noga tam więcej nie postanie. Ech, Zosiu, Zosiu, obejrzyła 150 lat. Byłaś taka, aż mi zadławiło, byłaś taka pełna poczucia humoru, ironii, dystansu do siebie, do wszystkich, ale do siebie jest najtrudniej. I żeby tak się skołtunić, nie rozumiem. Ale Basia też nie rozumiem. Baś, liliowy, kochany Baś, wyraził się do tego dziennikarza, że to imię i to nazwisko, czyli Jerzy Nasierowski, powinno być zapomniane publicznie na zawsze. Jezu, Baś, co ty wygadywałaś? Jak tak można? Ludzie, którzy się znają dziesiątki, dziesiątki lat, więcej niż pół wieku, to ja uważam, że żeby nie wiem co, nawyczyniali, no to fatalne rzeczy, jeżeli nawyczyniali, to ich jakoś, no, negujemy to, co oni zrobili, no, ale nie można się przestać znać. To jest już jakaś taka świętość, a byliśmy naprawdę wielkiej przyjaźni. Basiowi urządziłem ślub u siebie na moich tych tak zwanych salonach na Krzywym Kole. Długi stół na 24 osoby, całą zastawę się wyciągnęło i tak dalej. Wspaniały. Byliśmy na dziesiątkach wspólnych na tymżeś Krzywym Kole jakichś balów, przyjęć. No, także takich przyjęć, jak pamiętam, z Magdą, z Basią, z Mietkiem Kaleńkiem, Boże, znów nie żyje, Henio Bołkowski, ale on mnie jest już dzisiaj znany, jest jakby zapomniany, ale chyba żyje jeszcze. Ale... No, masę. Janusz Morgenstern nie żyje, no ale Krysia Czerniak żyje, dzielna jest, wspomina, wdowa męża. No właśnie, urządziłem Basiowi ten ślub z napiórem, jak go nazywała. No, Baś, nigdy ci nie powiedziałem, że Ziuk, no, był takiej proweniencji, no, jeżeli podwójny, to byłoby dobrze powiedziane, ale chyba prawie pojedynczej. A przecież z Basiem gościliśmy na przykład jej, zanim jeszcze wyszła drugi raz za mąż, bo pierwszy raz wyszła za Zetępowca, właściwie to przez roztargnienie jakieś. No, był redaktorem tegoż tygodnika Ekran, no ale też się szybko rozwiodła. No potem właśnie było kilku tych narzeczonych, na przykład jednego narzeczonego, takiego Janka Nowickiego, Basia przyjmowała, ale przy moim wystroju stołu, nie łoża, nie łoża. Baś była ponad seks, ale nie ponad miłość. Och, miłość. Ta najbardziej zwiewna, ta najbardziej romantyczna, wycelebrowana, wywzdychana, to była Baś. Pamiętam innego, też nie żyje, na litość boską, co się dzieje. Taki architekt był, ach, bardzo interesujący facet.
miał chatę na Gubałówce z Bierwion. No ale jakoś to narzeczeństwo nie wypaliło, no i właśnie był ziuch. I właśnie było to przyjęcie na Krzywym Kole, ten wspaniały taki bankiet weselny. Ale ciągle nie mogę, Baśń, tego przeboleć, że ty, coś się z ciebie zrobiło. I to się robi z, ja twierdzę, że ze wszystkich katolików. Na starość. O, Baś. Słusznie zadrławiło mi w gardle. Pewna moja narzeczona, miewałem narzeczone, powiedziała mi, że są dwie rzeczy. Właśnie tą pierwszą zapamiętałem, najważniejsza. Nigdy o kobiecie nie mówi się, że jest chuda, tylko że jest albo szczupła, albo zwiewna. Zwiewny był Baś. No i teraz tym drugim się taką skuchę zrobiłem. Ale o czym tam mówię? Aha. No więc właśnie byliśmy na tych różnych podróżach w Londynie, nawet w Oblęgorku, pamiętam. Gościła nas synowa Henryka Sienkiewicza. Tego Henryka Sienkiewicza. Tam właśnie małego Sienkiewicza, obecnego ministra, nie obecnego, eks-ministra. Czego on był ministrem? Chyba spraw wewnętrznych. Sienkiewicz. Bartłomiej? Nie. Bartłomiej? Nie Bartłomiej. No jakoś tak. W każdym razie tam był taki mały chłopaczkiem, jeszcze on był wtedy, pamiętam, w tym Oblęgorku. A pani Sienkiewiczowa oprowadzała nas, Baś coś pisała, jakieś potrzebowała szczegóły do Trzech Marii, bo to o tym Sienkiewiczu, to ona też tak romantycznie, a przecież to był pedofil, po prostu pedofil. Przecież te Nel, ale to nie dlatego, bo po literaturze to tak całkiem nie można na kogoś psy wieszać, ale on to naprawdę jest, no można powiedzieć, udowodnione. Ta miłość jego do Nel to wzięła się z takiej miłości do innej takiej córeczki swoich znajomych, którą uwielbiał brać na kolana. Ja jestem złośliwy oczywiście i podły nawet, i wredny nawet, ale ja uważam, że cała ta okropna łasina też, polskość, to wzięła się z pana Henryka Sienkiewicza. Och, on był na pewno za groszem gonił, pisał co się da, gdzie się da, przede wszystkim pisał to, co się podobało. No. Ale trzeba kończyć, Baś. Odwołaj to. Ale nie dlatego, że mnie to zabolało. Mnie to zdumiało skrajnie to, że tak się zmieniłaś, tak ten katolicyzm na ciebie podziałał. To jest okropna religia, Baś. Okropna. Ona każe ludziom być skrajnie obłudnymi, dlatego że nikt nie jest w stanie sprostać tym wszystkim przykazaniom boskim, tym... już nawet nie wiem, już trochę pozapominałem to wszystko, o siedmiu grzechach coś jeszcze było, prawda? No coś było. No nie można temu sprostać, dlatego że ludzie są ludźmi i kiedy tyle rzeczy zwala się od księdza, katechety, od nie wiem, spowiednika, od cholera wie czego i kogo, no to przecież to, myślę, że w tych katolikach jakiś bunt taki powstaje i takie antyciała jakieś się rodzą, jakieś czarne, wredne, zawistne i dlatego ci katolicy tacy są. Okropność, 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 okropność. Baś, Baś, nie idź do nieba, idź do czyśćca i tam przemyśl wszystko. No, poczucie, kiedyś poczucie humoru miałeś, więc pozwalam sobie teraz na takie rzeczy. Także może w tym czyśćcu trochę przemyśl, trochę jakoś się obmyj z tych świętości, kadzideł, mir
I tyle, no kochana moja Baśpa. Pa, Baśpa.